Dzień dobry Państwu, witamy ze studia Agronomia TV. Michał Jędrzejewski, firma ProCam. I Artur Wycink, firma Biogen. Maj to miesiąc intensywnych prac polowych i rozwoju roślin, ale to także czas startu naszej corocznej akcji Ściernickowa Ofensywa. Jak sama nazwa wskazuje, akcja ta bezpośrednio dotyczy resztek pożniwnych, ale nie tylko. To również rozwiązania, które wspierają odżywienie ozimin już w początkowych fazach ich wzrostu. Mowa o preparatach Revital Pro Plus, Azoto Power i Fosfo Power, które stanowią część kompleksowej technologii, uzupełniają nawożenie mineralne, idą w kierunku optymalizacji oraz poprawy efektywności składników z tych nawozów. Dokładnie tak. Azoto Power jest to rozwiązanie, które wiąże azot atmosferyczny, przekształca go do form przyswajalnych przez rośliny, nawet do ilości 50 kg czystego składnika na hektar, dzięki czemu pozwala nam redukować nawożenie mineralne, ale także i wspiera odżywianie roślin azotem w momentach, kiedy nawozy azotowe mogą wykazywać się mniejszą efektywnością. Przykładem zastosowania Azoto Powera jesienią jest doświadczenie przeprowadzone w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie w uprawie rzepaku ozimego. Azoto Power zastosowano 21 września i już w okresie jesiennym zaobserwowaliśmy efekt lepszego odżywienia roślin w azot. Co potwierdziła metoda francuska przeprowadzona na koniec wegetacji jesiennej, ale przede wszystkim mówi nam o tym plon, który wyniósł 6 ton 300 kg przy liczeniu na hektar i był wyższy względem kontroli o 770 kg. Drugi z wymienionych, czyli Fosfo Power, poprzez proces solubilizacji uwalnia fosfor ze złóż nieprzyswajalnych do form przyswajalnych przez rośliny. Mikroorganizmy zawarte w preparacie wytwarzają kwasy organiczne, za pomocą których jesteśmy w stanie uwolnić nawet do 45 kg fosforu na hektar. To także i znakomite rozwiązanie pod kątem zwiększenia efektywności nawożenia fosforowego, bo jak dobrze wiemy, składnik z tych nawozów bardzo łatwo może ulegać uwstecznieniu. Interesującym przykładem działania Fosfo Powera jest doświadczenie przeprowadzone przez Jung w Puławach w uprawie rzepaku ozimego. Fosfo Power zastosowano przedsiewnie w kombinacji z obniżoną dawką nawożenia o 40 kg fosforu. W rezultacie uzyskaliśmy wyższy plon przy ograniczonym nawożeniu, co tylko potwierdza efektywność działania preparatu na poziomie ponad 40 kg fosforu na hektar. Preparaty Azoto Power i Fosfo Power stanowią istotny element naszej technologii, ale rozgrywającym w ofensywie ścierniskowej jest Revital Pro Plus. I to na nim głównie chcemy się skupić, bo to on w szczególności powinien być utożsamiany ze ścierniskiem i resztkami pożniwnymi. Revital Pro Plus już od wielu lat znajduje się w ofercie ProCam. Oczywiście wraz z czasem i rozwojem biotechnologii ewoluował. W tym momencie zawiera 13 szczepów mikroorganizmów z 8 rodzajów, które istotnie wpływają na tempo procesów mineralizacji resztek pożniwnych. Procesu, który oczywiście naturalnie odbywa się w glebie. Tak bogaty skład produktu pozwala przyspieszyć mineralizację słomy, a co za tym idzie, redystrybucję składników pokarmowych w niej zawartych. No właśnie, i w tym miejscu warto wspomnieć, że słoma pozostawiona na polu stanowi bardzo bogate źródło składników pokarmowych, przede wszystkim potasu, azotu i fosforu. Jednakże, co też należy zaznaczyć, że pozostawione resztki pożniwne stanowią miejsce bytowania wielu patogenów grzybowych, jak na przykład fusarium, ale są też miejscem zimowania niektórych szkodników, jak na przykład omacnica prosowianka w uprawie kukurydzy. Dokładnie tak. Czyli mamy tutaj nie tylko efekt odżywczy, ale także i fitosanitarny. Dlatego też w tym sezonie jako zespół ProCam i BioLider wytypowaliśmy kilkadziesiąt lokalizacji, gdzie obserwowaliśmy, jak w czasie zmienia się struktura resztek pożniwnych z pszenicy, rzepaku i kukurydzy po zastosowaniu preparatu Revital Pro Plus w porównaniu z kontrolą. Dodatkowo z pomocą wyspecjalizowanego sprzętu laboratoryjnego sprawdziliśmy, jak zmienia się skład mikrobiologiczny resztek pożniwnych po zastosowaniu produktu względem kontroli. Takie podejście dało nam możliwość kompleksowego zbadania skuteczności tego rozwiązania, bo jak dobrze wiemy, to nie tylko efekt wizualny, ale również to, czego gołym okiem nie jesteśmy w stanie zaobserwować, a przynosi realne korzyści.
Na wykresie możecie Państwo zaobserwować uśrednione wyniki w uproszczeniu ukazujące skład mikrobiologiczny resztek pożywnych po 10 tygodniach od zastosowania Revitala Pro Plus, a dla porównania zostawiliśmy próbę kontrolną. Produkt pozwolił na 3-krotny wzrost ilości szczepów bakterii pożytecznych zasiedlających słomę oraz na 15% wzrost ogólnej liczby bakterii przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby mikroorganizmów patogenicznych. Kolejny wykres to wyniki uzyskane z prób pobranych po około 6 miesiącach od aplikacji. Odnotowaliśmy znaczny 85% wzrost ogólnej koncentracji bakterii przy jednoczesnym ponad 2-krotnym wzbogaceniu resztek w szczepy pożyteczne oraz ograniczeniu ilości szczepów patogenicznych. Doświadczenia przeprowadziliśmy w gospodarstwach produkcyjnych, w warunkach polowych, o wielu zmiennych, jak typ gleby czy warunki pogodowe. Wyniki te doskonale pokazują, jak uniwersalnym i efektywnym rozwiązaniem jest Revital Pro Plus, który przy wsparciu Azotopowera czy też Fosfopowera zapewni Państwu prawdziwie ofensywne wejście w nowy sezon. Ale ofensywa ścierniskowa to nie tylko skuteczna, praktycznie użyteczna i ekonomicznie uzasadniona technologia. To również znakomite nagrody dla uczestników akcji, w tym m.in. bilety VIP na mecz Polska-Austria na Euro 2024 oraz wiele innych. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo u agronomów ProCam i doradców BioLider. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia na dniach Pola ProCam, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.